Dobry wieczór jeszcze raz. Trochę się zmartwiłam, mówiąc szczerze, że mamy jeszcze przygotować coś na zimę, bo to tak naprawdę będzie oznaczało, że będę musiała chyba przejść na podobnie jak Magda i Daria, żeby się z wami spotykać, ale myślę, że to nie są jeszcze nasze ostatnie webinaria. Dla tych, z którymi się jeszcze nie spotkałam w ostatni czwartek, nazywam się Marta Gontarska, jestem edukatorką, trenerką, aktywistką, edukacją globalną zajmuję się 8-9 lat w różnych bardzo aspektach, trochę też dzisiaj o tym opowiem. Pewnie też czuję się dosyć dobrze w tym temacie i mogę was bardzo zagadywać, więc jeżeli będziecie chcieli o coś konkretnego zapytać albo przejść do jakiegoś konkretnego aspektu, to można mnie na czacie popędzać. Dorota będzie tutaj machać do mnie, żebym przechodziła do kolejnych rzeczy. Jeżeli też będziecie miały jakieś pytania szczegółowe dotyczące Tygodnia Edukacji Globalnej, który już od poniedziałku, a dla niektórych nawet od najbliższej soboty, to też postaram się odpowiedzieć na te pytania i powiedzieć wam wszystko, co wiem na te tematy. O czym to dzisiaj będzie? Będzie dzisiaj o edukacji globalnej, tak jak już słusznie kilka osób zauważyło. No i żebyśmy byli na tej samej stronie, jeżeli chodzi o to, czym jest ta edukacja globalna, skąd ona w ogóle się wzięła i co ona oznacza w naszym polskim, dosyć specyficznym kontekście, to najpierw troszeczkę o tym opowiem. Części z was jest już to znane, więc trochę możecie mnie też wspierać na czacie bądź pytać o jakieś konkretne rzeczy, ponieważ znamy się z różnych szkoleń i spotkań, a ja dużo ostatnio mówię o edukacji globalnej. Przez 3 lata właściwie mam wrażenie, że mówię głównie o edukacji globalnej. I stąd też opowiem wam trochę o tym, co przez te prawie 10 lat wokół tej mojej wizji edukacji globalnej się wydarzyło. Jest to poniekąd związane z tym, dokąd doszło IGO, ze swoją refleksją na ten temat. O tym też wam trochę opowiem, bo to jest pewien rodzaj, może nawet specyficzna edukacja globalna. Niektórzy lubią ją bardziej, niektórzy mniej, niektórzy mają trochę inne podejście, też sobie o tym porozmawiamy trochę. No i przejdziemy też do działań, które wy możecie zrobić już od jutra albo już od najbliższego tygodnia edukacji globalnej. Zastanowimy się, na jakich poziomach możemy działać i co możemy robić. Będzie to pewnie bardziej indywidualna refleksja niż refleksja osób, które są nauczycielami, nauczycielkami, czy też działają w jakichś organizacjach. Będę próbowała namówić was do waszej prywatnej refleksji dziś wieczorem na temat tego, czym jest dla was edukacja globalna i co chcielibyście w ramach tej, chciałybyście w ramach tej edukacji globalnej robić. Na sam początek chciałabym zapytać was, gdzie i kiedy spotkaliście się pierwszy raz z edukacją globalną? To pytanie może dotyczyć waszej edukacji szkolnej, może też dotyczyć waszej historii czy kariery zawodowej. Tutaj macie pełną dowolność. Iwona, 2008 rok w PAH. O matko. Agata, 2010, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Magdalena Kawa w 2006. Magda, to bardzo interesujące, bo wtedy chyba był w ogóle pierwszy projekt z edukacji globalnej w Polsce, więc jeżeli możesz napisać coś więcej, to będę bardzo wdzięczna. Joanna Baranowska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Też znana i też często z nią współpracuję. Paulina, 2013 rok, wolontariat europejski we Francji. Amnesty International. 2013 od Edyty. Czy ktoś jeszcze? Magda, może napisz nam za chwilę coś więcej na temat tego 2006 roku. To dla mnie bardzo interesujące, dlatego że to jest chyba pierwszy moment, kiedy ja spotkałam się w ogóle z czymś, czego wtedy jeszcze nie nazywaliśmy edukacją globalną, a bardziej edukacją rozwojową w Polsce. Towarzystwo dla Natury. Super. Dzięki, Magdo, za te wyjaśnienia. To rzeczywiście bardzo długa historia z edukacją globalną.
Karol na studiach, cudownie. Ktoś spotkał się z tym w szkole, a nie w organizacjach pozarządowych. Wspaniale. Dobrze, to przechodzimy do różnych, w takim razie dzięki Wam za Wasze doświadczenie, przechodzimy do różnych określeń na edukację globalną, bądź różnych edukacji, które w edukacji globalnej mogą się zawierać, bo bardzo często pokazujemy to jako zbiory, czasami zastanawiamy się, czy edukacja globalna jest czymś szerszym czy węższym. Magda pisze, że zacina. Nie wiem, czy wszystkim Wam zacina. W każdym razie, jeżeli macie jakieś problemy techniczne, to dajcie nam znać na czacie. Edukacja globalna kiedyś była nazywana edukacją rozwojową. To jest bezpośrednio związane z rozwojem jako pojęciem, czy pomocą rozwojową, o której rozmawialiśmy w czwartek w zeszłym tygodniu, ale też jest to poniekąd związane z promocją działań rozwojowych. Przez wiele lat wśród decydentów i decydentek dosyć często pojawiało się wyjaśnienie dla realizacji edukacji globalnej, właśnie takie, że to jest promocja działań współpracy rozwojowej i tak naprawdę chcemy, żeby społeczeństwo danego kraju, kraju, który daje pieniądze na pomoc humanitarną czy współpracę rozwojową, było do tego gotowe i zgadzało się z takim politycznym kursem. Przyznam, że trochę w inny sposób chcielibyśmy rozumieć tę edukację globalną, ale może o tym za chwilę. Edukacja humanitarna to też pewien rodzaj edukacji, bardzo związany z pomocą humanitarną. Widziałam tutaj gdzieś przed chwilą Tadeusza z Pachu. On pewnie byłby osobą, która mogłaby wyjaśnić to w znacznie szerszym kontekście. Jest to specyficzny rodzaj edukacji globalnej, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda, skupiony na bardzo konkretnych wartościach i postawach, bardzo związany też z kwestiami pomocowymi. Edukacja dla pokoju, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego rozwoju rozumianego też bardziej chciałbym się powiedzieć po europejsku, czyli nie tylko w kontekście ekologicznym, ale też w kontekście celów zrównoważonego rozwoju, o których jakiś czas temu opowiadała Wam Daria. Edukacja demokratyczna to też kwestia związana z podejściem do ucznia i uczennicy w edukacji globalnej, dosyć bliskiej edukacji demokratycznej. Edukacja dla wartości. To też kwestia położenia akcentów w edukacji globalnej, czy chodzi nam głównie o wiedzę i umiejętności o świecie i jakby z tej rozszerzonej globalnej perspektywy, czy może jednak chodzi nam o kształtowanie postaw i wartości. Do tego też za chwilkę dojdziemy. Mamy tutaj również edukację obywatelską. To jest bardzo duże pytanie również w Polsce. Wokół polskiej definicji edukacji globalnej, czy edukacja globalna jest elementem edukacji obywatelskiej, czy może edukacja globalna jest koncepcją nieco szerszą niż edukacja obywatelska? Jest to pewne pytanie, pewnie również do każdego z Was, jeżeli zajmujecie się edukacją globalną i spotykacie się z nią już kolejne lata, jak Wy usytuowalibyście te dwie koncepcje? Edukacja na rzecz aktywnego, globalnego obywatelstwa. Tutaj mamy dwie kwestie. Z jednej strony koncepcję globalnego obywatelstwa, z drugiej strony to aktywne obywatelstwo, też ważne w kontekście tego, że edukacja globalna z jednej strony mobilizuje nas, żebyśmy poddawali refleksjom nasze myślenie o świecie, ale z drugiej kładzie bardzo duży nacisk na działanie na rzecz zmiany. To też ważna kwestia. Mamy solidarność międzynarodową. Tutaj w kontekście czy wolontariatu, czy współpracy rozwojowej bardzo ważna kwestia, która gdzieś pojawia się w myśleniu o edukacji globalnej. Edukacja międzykulturowa, wielokulturowość. Wydaje się, że to dosyć bliska, ale być może nie
nie tożsama z edukacją globalną, nie tożsama z edukacją globalną typ edukacji. Natomiast warto zwrócić uwagę na relacje pomiędzy edukacją globalną i edukacją międzykulturową oraz następnym pojęciem edukacją antydyskryminacyjną. Tutaj też kwestia tego, jak przełożyć edukację globalną na polski kontekst, na coś najbliższego nam. Moja refleksja jest taka, że najbliżej wtedy do edukacji antydyskryminacyjnej. Podnoszenie świadomości. To też pytanie, gdzie kończy i zaczyna się słowo edukacja. O tym też spróbuję dzisiaj powiedzieć trochę więcej, natomiast jest to takie słowo wytrych, termin wytrych z wielu projektów związanych z edukacją pozaformalną, czy też nieformalną, zależy jak ją nazywamy, ja wolę ją nazywać pozaformalną, która też gdzieś jest coraz popularniejsza i wydaje się to być coraz ważniejszą. Edukacja globalna w Europie to takie bardzo szybkie przejście historyczne dotyczące prądów rozwoju tej koncepcji. Od promocji i edukacji dotyczącej działań pomocowych i rozwojowych, czyli to, o czym mówiłam przed chwilą, że edukacja globalna miała skłaniać społeczeństwa krajów globalnej północy do tego, żeby pogodziły się z wydatkami na współpracę rozwojową, bądź lepiej je wspierały. I tutaj mamy wiele różnych możliwości, egzotyka i folklor, które dosyć często pojawiały się, szczególnie we wczesnym rozumieniu edukacji globalnej czy edukacji rozwojowej. Edukacja rzeczywiście skupiona na krajach globalnego południa, no i też akcentująca wyraźnie podział na bogatą północ, biedne południe, czy rozwinięte cywilizacyjnie północ, a wciąż rozwijające się południe. Gdzieś tam te wszystkie, był taki moment, że te wszystkie podziały bardzo silnie akcentowaliśmy w edukacji globalnej, niektóre organizacje bardziej, niektóre mniej. Wydaje się, że ten czas już mija, a może nawet minął. Miejmy nadzieję, że bezpowrotnie, z mojej perspektywy przynajmniej. Kreatywność i innowacje. Rzeczywiście jest tak, że edukacja globalna poza ciekawymi terminami, ciekawymi procesami, które przedstawia, rzeczywiście jest też metodycznie interesująca. Rzeczywiście skupia się na metodzie warsztatowej, jak również szuka nowych metod nauczania, stąd też ważna jej rola w tym zakresie. Myśl globalnie, działaj lokalnie, miało być, ale chyba nam obrazek zjadł końcówkę. To takie hasło, które jest znane wielu z Was i bardzo często kojarzy się z edukacją globalną. Też będziemy dzisiaj o tym mówić, jak te działania możemy wykorzystywać i jak one się też zmieniają na poziomie lokalnym. Wolontariat i aktywność. To właśnie to aktywne, globalne obywatelstwo, do którego będę też dzisiaj wracać, to ta istotność działania i zaangażowania i zmiany postawy. To też kwestia związana z tym, na ile wspieranie, charytatywność, pomocowość wystarczy, a na ile oczekujemy działania od nas samych. To wszystko podczas setek, jeśli nie tysięcy godzin dyskusji na poziomie regionalnym, na poziomie europejskim doprowadziło do koncepcji, którą w tej chwili wydaje się najbardziej aktualna, czyli edukacji na rzecz aktywnego globalnego obywatelstwa, Active Global Citizenship, bo tak się nazywa ten koncept, który rzeczywiście nie mówi już o edukacji globalnej tylko w systemie formalnym, mówi o wielu innych działaniach i zaangażowaniu się na wielu innych polach. Mówi też o działaniach, które być może zaklasyfikowalibyśmy jako polityczne, ale też gdzieś jest elementem tej dyskusji. Co w edukacji globalnej wydaje się szczególnie ważne z mojej perspektywy, ale też z
perspektywy tej nowej narracji, to kwestia wartości postaw. A większość z Was wie pewnie o tym, że edukacja globalna to nie tylko wiedza i umiejętności, którą przekazujemy, ale też wartości i postawy, o które nam chodzi i właśnie o taką zmianę, do takiej zmiany dążymy. Tutaj macie wypisaną część tych, tutaj macie wypisane, czy większość tych wartości i większość tych postaw, o które chodzi w edukacji globalnej. Chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę w postawach na to, że nie mówimy o tolerancji, ale mówimy o szacunku. Tolerować to, jeżeli spojrzymy na źródło słów, to tak naprawdę ledwie akceptować. Tutaj mówimy o pełnym szacunku wobec innych ludzi, ale też innych poglądów, innych przekonań, innych religii. Bardzo duży, pojemny temat, również związany z kwestiami migracji i bardzo, bardzo istotna kwestia. Oczywiście również kwestia odpowiedzialności, co z racji nazwy naszej organizacji jest też szczególnie ważne. To nie tylko poczucie sprawiedliwości, ale też nasza własna odpowiedzialność za świat i za zmianę, do której dążymy. Jak większość z Was wie, w 2011 roku efektem bardzo długiego, już nudnego, jeżeli dobrze pamiętam, ponadrocznego procesu międzysektorowego powstała polska definicja edukacji globalnej. Wydaje się, że nie byliśmy wtedy gotowi, mówię byliśmy, dlatego że byłam uczestniczką tego procesu i też gdzieś tam przyczyniłam się do powstania tej definicji, jak i raportu z tego procesu. Wydaje mi się, że nie byliśmy gotowi do tego, żeby po prostu wziąć definicję edukacji globalnej, która obowiązywała wtedy w Europie, zgodzić się na jakiś jeden model. Chcieliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z nauczycielami, nauczycielkami, z metodykami, metodyczkami, z aktywistami, aktywistkami organizacji pozarządowych i wymyślaliśmy tę definicję. Jest ona już dosyć stara. Jeżeli patrzymy na procesy, które dzieją się na świecie, można chyba tak powiedzieć. Natomiast na pewno pokazuje ona rzeczywiście tę polską perspektywę i ten polski co bądź kompromis, który wtedy powstał. Zauważcie, że to jest pewna mantra wielu projektów i przedsięwzięć, współzależności globalne, bardzo swego czasu modny termin, który miał nam wyjaśniać wszystko w relacjach północ-południe. Teraz pewnie trochę mniej się o nim mówi i uważa się go czasami za pewien relikt, natomiast istotne jest, żeby tę definicję znać i móc się nawet, jeśli krytycznie, to do niej odnosić. Jest ona na pewno jakimś wielkim sukcesem tych wszystkich środowisk i też dzięki temu możemy definiować ją w podstawach programowych, możemy mówić o niej w edukacji formalnej. Tutaj jeszcze kilka kwestii związanych, jakoś tak podkreślonych w tej definicji i gdzieś tam z nią związanych w tym czasie. Chodzi również o tłumaczenie przyczyn, konsekwencji. Edukacja globalna przełamuje stereotypy. Tutaj i uprzedzenia, tutaj szczególnie ważna kwestia dla IGO. Zwracam też uwagę tych, którzy może w tym temacie nieco mniej siedzą i nieco mniej go znają. Globalne południe i globalna północ piszemy w ten sposób. Globalne od małej, a południe od wielkiej. Zwracam na to uwagę, dlatego że wiele lat zastanawialiśmy się, jak to robić. Wreszcie zwróciliśmy się na pewnym etapie do językoznawców i jest to wersja
względy obowiązujące. Aktualne wyzwania globalne, jak wiecie, no nie są one już tak bardzo aktualne, bo minęło 5 lat i mamy też troszeczkę inne kwestie, na przykład nie ma tutaj podkreślonej kwestii migracji, natomiast jest na pewno zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Temat, który też będzie głównym tematem Tygodnia Edukacji Globalnej w tym roku, do działania, w ramach którego będę Was zachęcać. Jeszcze taka lista organizacji, które zajmują się edukacją globalną w Polsce. Tutaj w momencie, kiedy pisałyście o tym, skąd znacie edukację globalną, gdzie się z nią spotkałyście pierwszy raz, to część z Was wymieniała niektóre z tych organizacji. Każda z tych organizacji ma swój pomysł, swoją strategię na edukację globalną. Z większością z nich spotykamy się wielokrotnie przy okazji różnych działań. Natomiast są między nami drobne różnice. Cudownie jest się różnić w tej różnorodności. Natomiast zwracam Wam na to uwagę, dlatego że pewnie nie zawsze będzie tak, że to, co ja dzisiaj powiem o edukacji globalnej, będzie w 100% właściwe dla tych organizacji. Niemniej chwała im za to, że zajmują się tym i miejmy nadzieję, że będzie nas więcej i więcej na tej liście. Mówiłam, że nawiążę trochę do mojej drogi w edukacji globalnej, dlatego że moje spotkanie z edukacją globalną tak naprawdę zaczęło się właśnie od wartości, które reprezentowały wtedy ruchy i organizacje, w które się zaangażowałam, bo tak naprawdę zaczęło się od równości kobiet i mężczyzn, od sprawiedliwości społecznej i tak naprawdę chyba nie boję się tego powiedzieć, od mojego feminizmu w wieku lat nastu. I gdzieś wtedy zobaczyłam, że jest coś więcej poza Polską, jest coś więcej, są jacyś inni ludzie, tak wcześniej, ale wtedy tak bardzo się zorientowałam, że jednak są i mają pewne problemy, których nie da się już zamknąć w obrębie jakichś ciasnych granic konkretnego kraju czy konkretnego miejsca. Być może rozejrzałam się bardziej uważnie po świecie i stąd też ta refleksja. Później oczywiście miałam dosyć długi czas, kiedy chciałam zmieniać siebie, swoje postawy i też swoje nawyki, głównie nawyki konsumenckie, bo jak wiecie, chyba tak najłatwiej jest po prostu zacząć od siebie, zacząć od tego, co kupujemy, analizować składy różnych rzeczy, pochodzenie, minimalizować swoją konsumpcję, zastanawiać się nad tym, jak rynek manipuluje tym, żebyśmy chcieli posiadać coraz więcej. Dosyć dużo czasu mi to zajęło. Zaczęło się od odpowiedzialnej elektroniki. Zresztą mam wrażenie, że ciągle gdzieś tam jestem w optyce tego myślenia i też chętnie w związku z tym realizuję różne działania w tym zakresie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to jest taki moment, kiedy bardzo chcemy zmieniać siebie i ludzi w najbliższym otoczeniu i to też jest taki moment na te lokalne działania. Wtedy, kiedy włącza się w nas takie działactwo i chcemy coś robić wokół siebie. Później przyszedł czas na refleksję. I tak naprawdę tą refleksję w dużej części dała mi praca w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności. Kiedy przyszłam i okazało się, że może warto zastanowić się, zanim podejmę kolejne działania, może warto przemyśleć, do czego mnie to doprowadziło i co z tym dalej. Wtedy pojawiła się kategoria zmiany, która okazała się dla mnie kluczowa, bo musiałam sobie zdefiniować, co ja właściwie chcę zmieniać, czy ja mam prawo kogoś zmieniać i do jakiej zmiany dążymy. Pojawiły się też różne teorie, które gdzieś tam były pewnie wcześniej już w optyce moich zainteresowań, ale teraz bardzo dobrze je połączyłam z edukacją globalną, czy bardzo dobrze, no w każdym razie same mi się połączyły, powiedzmy. I gdzieś tam też ta kwestia tego postkolonializmu, tego jak naprawdę
teraz te relacje władzy funkcjonują, stała się dla mnie bardzo istotna. I też odkrycie dosyć gorzkie, przyznam szczerze, ostatnich miesięcy, ostatniego roku, czyli kwestia antydyskryminacyjna, czy wymiar antydyskryminacyjny w edukacji globalnej, ale też wymiar krytyczny. Krytyczny, nie krytykancki, natomiast na pewno krytyczne spojrzenie na świat, krytyczne myślenie, krytyczne analizowanie przekazów medialnych i gdzieś za tym nauczaniem krytycznego myślenia, czy uczeniem się sobie krytycznego myślenia przyszły różne metody, którymi teraz pracuję w edukacji globalnej i które dały mi trochę inne spojrzenie na to, co edukacja globalna może, bo nie chcę chyba powiedzieć, że powinna osiągać. Dobrze, nagadałam się, czas na łyka herbaty, a w związku z tym pokażemy Wam filmik. Co chcemy zmieniać jako IGO? Doroto, puszczamy. Błąd poznawczy jest sytuacją nieracjonalnego postrzegania rzeczywistości, która ma wpływ na nasze postawy, emocje, rozumowanie oraz zachowania. Błąd ten jest wynikiem skrótów myślowych, które przy stosunkowo niewielkim wysiłku pozwalają nam na zajęcie stanowiska w obliczu czegoś nam nieznanego. Istnieje wszakże kontynent, w obliczu którego to, co robimy, to nie poznawczy błąd, to poznawcza katastrofa. Jak to możliwe, by 54 kraje, 1,1 miliarda istnień ludzkich, przestrzeń większą od łącznej powierzchni Europy, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Chin i Indii, zredukować do czterech słów: bieda, wojny, choroby, safari? Patrzenie na kontynent poprzez pryzmat takiej narracji można porównać do obserwowania rzeczywistości przez wyrwę w murze. Nie chodzi o to, że to, co widzimy, nie istnieje. Sęk w tym, że to jedynie niezwykle niewielki wycinek rzeczywistości. Jednakże wystarczy odrobinę zmienić optykę, by dostrzec inne historie. Na przykład tę o scenie politycznej Ruandy, która ma najwyższy na świecie procent kobiet zasiadających w parlamencie. Lub tę o heavy metalowej subkulturze w Botswanie. Bądź też tę o naukowczyni Franciszce Okeke i jej odkryciach związanych ze zmianami klimatu. Lub legendę o spotkaniu pomiędzy królem Salomonem i królową Saby, które zapoczątkowało dynastię etiopskiego cesarstwa. Czy też produkującym niemal 2000 filmów rocznie przemyśle filmowym z Nollywood. Historii tych są miliardy. A skoro stoisz przed takim ogromem narracji, dlaczego słuchasz tylko jednej? I to chyba taka, powiedziałabym, igowa wersja niebezpieczeństwa jednej historii Chimamanda Adichie. Tak naprawdę po co w ogóle ta edukacja i skąd tak naprawdę pomysł na edukację, na pomysł na edukację w IGO? To jest też tak, że ta edukacja powstała w IGO również dlatego, że część osób, które IGO współtworzyły, nie zgadzały się na taki obraz świata i chciały rzeczywiście otwartości na świat i na różnorodność w tym pozytywnym znaczeniu. Stąd też ten pomysł na realizowanie nieco innej edukacji globalnej. Mam tutaj dla Was taki cytat, który dla mnie jest kwintesencją tego, czym powinna być i czym jest dla nas w IGO edukacja globalna. Umysł jest jak spadochron, nie działa się, nie jest otwarty. Ta edukacja globalna ma nas w dużej mierze przygotowywać na tę otwartość, zrozumienie, akceptację świata, akceptację ludzi, na ten szacunek, o którym mówiłam już wcześniej, a chyba rzeczy podstawowe w edukacji globalnej, bez których edukacja globalna nie miałaby racji bytu. Jeżeli chodzi o
tę specyfikę IGO w zakresie edukacji globalnej, to na pewno jest to kwestia postkolonializmu i tutaj wielkie ukłony wobec Vanessy Andreotti i również metod, które ona proponuje do pracy z właśnie przekonaniami, perspektywami, poszukiwaniem z tego, co wpływa na to, co myślimy i w jaki sposób postrzegamy świat. No i Paulo Freire, czyli rzeczywiście ta emancypacyjna, krytyczna część edukacji czy pedagogiki, która jest nam szczególnie bliska i która też bardzo często mówi o tym, żeby nie bankować naszej wiedzy, nie czynić z naszego umysłu, z naszego rozumu banku wiedzy z możliwie dużą ilością informacji, ale też skupić się na tym, co umiemy i w jaki sposób żyjemy, czyli na umiejętnościach, podstawowych wartościach. Tutaj mała kryptoreklama, czyli okładka naszej książki, którą gdzieś tutaj mam i próbuję ją właśnie wykonać. Książki mocno naukowej, ale tak naprawdę pierwszej monografii naukowej o krytycznej edukacji globalnej, którą udało nam się wraz z akademiczkami popełnić w zeszłym roku. Ja byłam skromną współredaktorką tej książki, natomiast jeżeli jesteście nią zainteresowani, jest ona na stronie IGO, możemy później podrzucić Wam linka do tej publikacji. Ona rzeczywiście pokazuje edukację globalną, o jaką w tym momencie chodzi IGO, bo tak naprawdę chodzi nam o edukację globalną, która zmienia świat i ta kategoria zmiany jest dla nas najistotniejsza. O to, jaka to być zmiana, możemy o tym dyskutować, możemy rozumieć ją nieco inaczej, natomiast rzeczywiście jesteśmy skupieni na tym, żeby zmieniać swoje, żeby dowiadywać się więcej o świecie, żeby zmieniać swoje podstawy, żeby kształtować swoje wartości, żeby ciągle pytać siebie samych o to, co myślimy o świecie i czy to, co myślimy, jest już zamknięte, skończone i czy rzeczywiście nie wymaga jeszcze dodatkowej refleksji. Tak, ciągle się nad czymś musimy zastanawiać, ale myślę, że to też jest bardzo symptomatyczne dla edukacji globalnej, która gdzieś tam musi nadążać za światem i za ciągłymi zmianami, więc ciągle musimy się pytać siebie samych o to, czy ten świat rozumiemy. Tutaj Natalia wcześniej mówiła, że jest dla niej szczególnie ważna edukacja antydyskryminacyjna i międzykulturowa. To też jest, to też są pewne korzenie IGO, czyli kodeks obrazu wiadomości. Tutaj okładka naszego poradnika kodeksowego czwartej już edycji, gdzie rzeczywiście zadajemy sobie pytania o to, jak mówić o większości, mniejszości świata. Chyba ten podział wydaje nam się teraz najbardziej adekwatny, nawet bardziej niż podział północ-południe. Zastanawianie się nad tym, czy jesteśmy w mniejszości i większości, czy większości i z jakich powodów. Tu też silnie akcentujemy kwestie związane z aspektem antydyskryminacyjnym. Jest on mi szczególnie bliski, dlatego że jestem również osobą członkowską Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i gdzieś tam odnajduję w swojej refleksji na temat edukacji globalnej bardzo dużo tych działań edukacyjnych. I rzeczywiście to się chyba bardzo łączy z tym, jak chcemy w tym momencie, jak żeby edukacja globalna, którą realizuje Instytut Globalnej Odpowiedzialności, odpowiadała na potrzeby chwili. Gdzieś o tych wyzwaniach pewnie, które mamy przed sobą, powie Wam następny filmik, który za chwilkę puści nam Dorota. W społeczeństwie, w którym coraz więcej związków międzyludzkich ulega rozpadowi, tracimy poczucie współzależności ze światem. Taka społeczna atomizacja kreuje bierność i apatię w obliczu globalnych problemów. Indywidualizm staje się izolatorem międzyludzkich interakcji.
a sens coraz częściej zastępowany jest przez zysk, który usprawiedliwia nawet najbardziej nieetyczne i nielogiczne działania. Obraz większości świata redukowany jest do prostego i homogenicznego elementu oni, do którego dołączany jest plik niezweryfikowanych etykiet. Ze społeczności, w której atmosfera podgrzewana jest przez strach przed obcym, ulatnia się empatia, a jej brak pozwala nam nie przejmować się globalną niesprawiedliwością i żyć w przeświadczeniu, że cierpienie obcych ma mniejsze znaczenie od naszego. W ten sposób powstaje obraz obcego, któremu odbieramy atrybuty człowieka – emocjonalność, sprawczość, racjonalność i uprzejmość, przypisując mu wyłącznie złe intencje i negatywne cechy. W pogoni za sensacją i w walce o kliknięcia, media eliminują ze swojego przekazu analityczne treści, a wieloaspektowe globalne problemy redukują do tylko jednego wymiaru. Gdy cały ten zespół społecznej ignorancji, niewiedzy i lęków podgrzewany jest przez agresywną narrację, powstaje toksyczna mieszanka uprzedzeń, która nieustannie sączy się w nasze umysły i prowadzi do reakcji łańcuchowych w naszych emocjach, myślach i czynach. Nie daj się zatruć uprzedzeniom. Myśl samodzielnie. Dowiedz się więcej na www.igo.org.pl. To też jest chyba takie dobre podsumowanie naszej refleksji z ostatniego roku związanej z europejskim kryzysem w kwestii uchodźców, bo chyba nie chcę mówić po prostu kryzysem uchodźców, bo to nie do końca jest tak, że to tylko uchodźcy mają kryzys, ale też my, Europa, przeżywamy dosyć duży kryzys naszych wartości. Stąd też taka propozycja, która też wynika z poradnika, który przed chwilą Wam prezentowałam. I to też jest bardzo aktualne wyzwanie edukacji globalnej, o których gdzieś tam nie ma w pierwszym punkcie polskiej definicji, o których gdzieś tam mniej bądź więcej mówimy przy okazji naszych rozważań. To też jest kwestia tego, skąd czerpiemy pewne uprzedzenia, skąd, na czym bazujemy, kiedy mówimy o innych ludziach i skąd mamy przekonanie, że tak naprawdę ich znamy i wiemy, kim oni są, zanim jeszcze ich poznamy. Bardzo ważna kwestia i bardzo istotna w kontekście edukacji globalnej. Coś, co też jest ważne i do czego warto się odnosić w kontekście edukacji globalnej, to koronne pytanie, czy edukacja globalna to jest edukacja o pomaganiu. Tak, ale pod wieloma warunkami. Tak, jeżeli szanujemy tych ludzi i nie wykorzystujemy ich tylko do tego, żeby nimi zarabiać na pewne działania, żeby używać ich wizerunku. Tak, jeżeli to pomaganie jest bazuje na partnerstwie, na współpracy z tymi osobami i rzeczywiście na reagowaniu na ich potrzeby. Tak, jeżeli za tym pomaganiem nie idą pewne stereotypy, a wręcz przeciwnie, przełamujemy te stereotypy. Tak, jeśli mamy poczucie sprawstwa i to nie my, ci, którzy pomagają, ale ci ludzie, do których tę pomoc kierujemy. Tak, jeżeli to pomaganie jest związane z lokalnym aktywizmem i to nie myślę tylko o tym, że to my pomagamy na poziomie lokalnym, ale też jest to związane z lokalnością w miejscu, w którym pomagamy. I tak, jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za te osoby, ale też dajemy im możliwość bycia odpowiedzialnymi za samych siebie i podejmowaniu swoich własnych decyzji o swoim własnym losie i życiu, to jest wiele bardzo ważnych kwestii. Zauważcie, że na tym zdjęciu nie mamy ręki, która daje i ręki, która coś odbiera, ale mamy ręce w takim geście bycia grupą, w takim geście wspierającym siebie nawzajem.
I pewnie o taki gest pomocowy chodziłoby nam w edukacji globalnej. Edukacja globalna przychodzi w szkole. I tu od razu przepraszam wszystkie nauczycielki, nauczycieli, edukatorów i edukatorki, którzy są z nami i którzy pracują w szkołach na różnych poziomach edukacyjnych, ale rzeczywiście jest tak, że samą szkołą, samym przedmiotem, samą podstawą programową i samym podręcznikiem edukacja globalna nigdy stać nie będzie i nigdy się to nie wydarzy, tak nigdy nie będzie to zmiana, o którą nam chodzi. Zwróćcie uwagę, że przez te wiele lat naprawdę bardzo rzadko pojawia się pomysł na to, żeby edukacja globalna była przedmiotem w szkole, podobnie do geografii, biologii czy przysposobienia obronnego. Gdzieś tam nie mamy takich pomysłów, dlatego że też nie o to nam chodzi. Nie chodzi nam o testy z edukacji globalnej, nie chodzi nam o to, żeby w tej edukacji w tą edukację globalną wkradła się pewna sztampa i pewne klisze. Chodzi nam bardziej o to, żeby ta edukacja globalna poszerzała horyzonty, tak jak tu widzimy na tym zdjęciu, rzeczywiście możliwość patrzenia ponad chmurami i ponad różnymi utartymi stwierdzeniami, ponad różnymi już funkcjonującymi stereotypami, kliszami czy uproszczeniami jest bardzo istotne. I ona tutaj pisze, że podręczniki tak, bo nadal mało o niej wiemy. Pewnie tak, ale pewnie nie podręczniki, które zastąpią prawdziwy aktywizm. Zwracam się też również do Iwony, bo znamy się od wielu lat i wiem, że żaden podręcznik nie zadziałał w taki sposób, w jaki działa rzeczywiście oddany nauczyciel czy nauczycielka, edukator czy edukatorka, którzy rzeczywiście wierzą w tą sprawę i nią żyją. Bez tego dobrego przykładu w edukacji globalnej niewiele zdziałamy i pewnie też po prostu będzie bardzo trudno nauczyć czegoś, do czego sami nie jesteśmy przekonani. Wiemy, że w Polsce są takie przykłady, kiedy próbuje się tę edukację globalną uczynić elementem na przykład opisu czy zakresu obowiązków konkretnej nauczyciela i nauczycielki. Nie zawsze to wychodzi, jeżeli nie idzie to w parze z rzeczywistym zaangażowaniem i tym aktywnym globalnym obywatelstwem, o którym już mówiłam. Więc byłabym pewnie ostrożna, aczkolwiek jak zwykle wszystko zależy od osoby, więc gdzieś pewnie znalazłoby się przynajmniej tuzin świetnych nauczycieli, którym można byłoby to wpisać niemal w ciemno do zakresu obowiązków. Chciałabym teraz prosić Was o to, żebyście zastanowili się, który z wybranych aspektów edukacji globalnej jest dla Was najważniejszy na teraz, na ten moment. Dorota tutaj zaraz zaszaleje z tablicą i pokaże nam właśnie wartości, umiejętności, postawy, wiedzy i działanie. Chciałabym, żebyście spróbowali wybrać dwa zakresy, które najbardziej Was interesują i przejdziemy już do rozmowy na temat tego, co Wy możecie realizować. Magdo, widzę, co piszesz. Mam nadzieję, że za chwilę edukacja globalna stanie się bardziej realna. Widzę sporo kropek przy wartościach, ale też wiele przy wiedzy i przy działaniu. Stosunkowo mało przy umiejętnościach. Komentarz będzie za chwilkę. Będziemy przechodzić przez kolejne aspekty i będę próbowała pokazać Wam jakieś działania. Pierwsza to kwestie wiedzowe. Sporo było tutaj kropek. Rzeczywiście edukacja globalna to spora dawka wiedzy o rzeczach, o których najczęściej nie mówią nam media, czy nie dyskutujemy podczas small talków, kiedy spotykamy znajomych.
to tematy globalne, które możemy określić bardzo szeroko. Podczas tych webinarów mieliście okazję zapoznać się na przykład ze sprawiedliwością podatkową, z nierównościami społecznymi na poziomie globalnym. Mieliście również okazję, nie, będziecie mieli okazję zapoznać się z kwestią suwerenności żywnościowej, to w najbliższy czwartek. Jest mnóstwo tematów związanych z kwestiami globalnymi, na które próbuje odpowiedzieć edukacja globalna. Uczy rzeczywiście o tych połączeniach, również takich związanych z kwestiami gospodarczymi, jak to, gdzie wydobywa się surowce, które następnie są używane w różnych produktach, gdzie szyje się nasze ubrania, gdzie hoduje się banany, kawę, herbatę, którą spożywamy, gdzie są produkowane różne gadżety elektroniczne. O tym wszystkim uczy edukacja globalna. Mam nadzieję, że to wystarczająco szczegółowo. Uwzględniaj przyczyny i skutki. To bardzo ważna również moja prośba do Was, kiedy próbujecie przekazywać wiedzę z zakresu edukacji globalnej, żeby pokazywać możliwie nie tylko to, czego wynikiem jest globalizacja i czego wyniki obserwujemy teraz, ale też skąd to się wzięło i jakie są tego przyczyny. Te przyczyny są często bardzo złożone, związane z epoką kolonialną, historią jakiegoś miejsca, kwestiami geograficznymi, mnóstwem rzeczy. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy o tym pamiętali. Korzystaj z rzetelnych źródeł. I tutaj zawsze jest pytanie, jakich? I tutaj zawsze jest pytanie, jak to oddzielić. Rzeczywiście proponowałabym Wam, jeżeli mówicie w innych językach, porównywanie przekazów medialnych, szczególnie dotyczących krajów globalnego południa. U nas takie informacje pojawiają się bardzo rzadko. W innych mediach, w innych krajach nieco częściej. Jest to oczywiście związane z historią kolonialną i tym, że niektóre kraje znacznie bardziej przyznają się do niektórych miejsc, tak jak na przykład Francja czy Wielka Brytania. Dużo więcej znajdziemy informacji po francusku czy po angielsku na temat tych krajów, bieżących, aktualnych newsów z tych miejsc. Na pewno też kwestia poszukiwania źródeł związanych właśnie z książkami, filmami, autorami, autorkami z globalnego południa, ale też organizacjami, które tam działają i które mają swoje strony bardzo często po angielsku i od których możemy się bardzo dużo dowiedzieć. Zachęcam Was również do odnajdywania osobistych historii, które bardzo często, czy to podczas TikToków, czy podczas innych procesów są prezentowane. My ostatnio w ramach naszego fanpage'a na IGO na Facebooku pokazujemy takie krótkie historie ludności rdzennej z różnych miejsc na świecie w ramach jednego z cykli. Zachęcam Was do zapoznawania się z historiami tych osób. Również zachęcam Was do zastanowienia się nad tym, skąd biorą się Wasze przekonania dotyczące innych ludzi, ale też innych miejsc i na ile są one ocenne. Wiem, że to dosyć trudno zastanawiać się nad tym, co myślę i skąd mi się to bierze, ale jest to bardzo, bardzo istotne w edukacji globalnej, żeby zwrócić na to uwagę. Przede wszystkim rozmawiajmy o tym. Tak, to jest chyba najważniejsze, dlatego że jesteśmy w mniejszości, mówię tutaj o nas wszystkich, którzy interesują się tematyką globalną, dla których jest to, którzy chcą ją zgłębiać, którzy chcą się czegoś nowego na ten temat dowiedzieć. Spójrzcie, jak rzadko mówi się o tej ponadnarodowej perspektywie i to nawet nie chodzi o to, że teraz ze względu na czas, jaki nastał w Polsce, ale w ogóle bardzo rzadko
mówiliśmy o czymś ponadnarodowym, może za wyjątkiem Unii Europejskiej, ale już na pewno nie na poziomie globalnym. Gdzieś to nam umyka, a chyba już nikt nie łudzi się, że kraj da się zamknąć granicami i funkcjonować tylko na tej przestrzeni. Jest to bardzo ważne, żeby nawet jeżeli nie mamy stuprocentowej pewności, jak jakiś temat powinniśmy prezentować, żeby rzeczywiście o nim rozmawiać i się wspólnie nad nim zastanawiać. O krytycznej analizie przekazów medialnych już wspominałam, to bardzo cenna umiejętność i też dosyć trudna. Uwzględnianie różnych punktów widzenia, nie myślmy, że mamy monopol na to, co myślimy. Czasami nawet najbardziej kontrowersyjne dla nas poglądy mogą być inspirujące. Zastanówmy się, jakich argumentów, jakiego języka używamy, mówiąc o innych ludziach, krajach i religiach. To jest ten dosyć interesujący moment, kiedy zawsze, kiedy rozmawiamy na różnych warsztatach i spotkaniach o słowie murzyn, wszyscy mówią, no ale mnie to nie obraża, ale z mojej perspektywy to nie jest oceniające i obraźliwe. Problem w tym, że to nie chodzi o to, czy to nam, osobom z jasną skórą, wydaje się to obraźliwe, bądź mnie, zapytajmy tych ludzi, do których tak mówimy, czy czują się z tym w porządku i wtedy tych słów używajmy. Na pewno też umiejętność poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Jest to bardzo nie mainstreamowe i bardzo trudne, ale bardzo istotne. Szukajmy, rozwijajmy siebie, rozwijajmy się też w ramach grup, w których możemy wziąć udział, bądźmy aktywni po to, żeby wspólnie działać na rzecz globalnej zmiany. Zastanówcie się też teraz, jeżeli mogę Was prosić, dlaczego Was interesują kwestie globalne? Co sprawiło w Waszym życiu, że to jest dla Was ważne? Jeżeli możecie w międzyczasie, kiedy będę teraz mówić, napisać coś na czacie, to będę Wam bardzo wdzięczna, bo ta motywacja rzeczywiście jest czymś bardzo, bardzo ważnym. To, że spędzacie kolejne wieczory z nami w ramach naszych webinariów, świadczy już o jakiejś postawie, którą macie, którą reprezentujecie i na pewno wynika to z Waszego podejścia do świata. Zachęcam Was do tego, żebyście też zastanowili się, jaką Wy zmianę chcielibyście zaprojektować w ramach edukacji globalnej, ale z drugiej strony, i zaraz sobie tutaj zerknę na czat, bo widzę, że już się coś pojawia, z drugiej strony też zachęcam Was do tego, żeby do tej wizji tego świata w przyszłości wracać co jakiś czas i zastanawiać się, na ile ona się zmienia. Czy coś się wydarzyło takiego, że to się zmienia? Czy coś jest dla nas szczególnie interesującego, o co chcemy zapytać jeszcze raz i co chcemy sobie jeszcze przedefiniować? To definiowanie różnych pojęć wielokrotnie może wyda się niektórym z Was teoretyzowaniem, ale rzeczywiście jest bardzo istotne w momencie, kiedy próbujemy objąć refleksją nasz system wartości i to, z czego on wynika. Tutaj widzę, że poznanie prawdy w procesach rządzących światem, jak rozumiem, wiedza o zależnościach może zmienić świat. Myślę, że niektórzy o tym wiedzą, czy powstrzymuje to zmianę klimatu, pewnie kwestia dyskusyjna. Rzetelnie informować uczniów, krytyczne myślenie, naturalna konsekwencja rozwoju świadomości. Magdo, bardzo bym chciała, żeby to było takie naturalne, że nie jesteśmy cynicznymi, obliczonymi na zysk ludźmi, ale właśnie wrażliwymi i na kwestie globalne. Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie się działo. Zresztą Waldek Mar jeszcze coś pisał, ale nie wiem, czy zrezygnował. Zaraz jeszcze spojrzę na czat. Krytyczne myślenie, samodzielność
w myśleniu powody moralne. Tak, to jest rzeczywiście ten system wartości, to jest kwestia naszej moralności i też nieprzechodzenie obojętnie wobec rażącej niesprawiedliwości. Powody moralne, etyka, chęć poznania procesów rządzących światem. A tak, pytanie, czy poznanie tych procesów przybliży nas do tej zmiany? Miejmy nadzieję, że ona będzie przynajmniej pierwszym krokiem do tego. Działania to jest bardzo ważna kwestia, bo tak naprawdę możemy sobie tutaj gadać, teoretyzować, kombinować, ale bez tego działania niewiele się wydarzy. Oczywiście jesteśmy jakimś trybikiem w maszynie, oczywiście pewnie tylko nasze działanie jako jednostek nie jest w stanie zmienić wszystkiego, ale na pewno jest w stanie nieco znaleźć nieco miejsca w tym systemie, który teraz funkcjonuje na tego typu tematy. I tak jak mówiłam, to się nie stanie od razu, to jest pewnie jakiś proces, do tego się jakoś dochodzi. Jeżeli chodzi o działanie, pewnie czasami szybciej, czasami wolniej. To jest dla każdego zupełnie indywidualne. Możecie działać od jutra albo znaleźć dogodny moment, kiedy rzeczywiście poczujecie, że to teraz ma sens i to jest teraz wasz czas. Wydaje mi się, że możemy wybrać bardzo różne metody działania. Możemy myśleć o tym, że będziemy działać tylko w przestrzeni wirtualnej, promując różne rzeczy, korzystając z dobrodziejstw technologii. Inni ludzie świetnie czują się wspierając akcje lokalne, będąc gdzieś w jakiejś społeczności, w jakiejś grupie, która pomaga i wspiera takie działania. Ale możemy też myśleć o rewolucji, możemy myśleć o dużej zmianie, o głośnej akcji, o wielkim wydarzeniu, które gdzieś tam odbije się szerokim echem na poziomie nawet ogólnopolskim. Każdym tym działaniem dążymy do zmiany, którą sobie oczywiście warto wcześniej zaprojektować. Więc gdzieś tam was do tego zachęcam. Jednak zachęcam was do tego, żebyście zastanowili się nad tym, że zmiana to jednak jest proces, a nie jedno wydarzenie. Nie da się tej zmiany osiągnąć pewnie w jeden dzień, chyba że wydarzy się coś bardzo spektakularnego. Natomiast na pewno konsekwencją i naszym uporem da się bardzo dużo zrobić. Dlatego zapraszam was do działań w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, który już w przyszłym tygodniu, tym razem pod hasłem Razem dla Pokoju. Dorota za chwilę, mam nadzieję, pokaże nam plakat. Wrzuciła teraz stronę Tygodnia Edukacji Globalnej, na której możecie zobaczyć różne wydarzenia, a również pobrać ten plakat stamtąd. Plakat jest bardzo rysunkowy, więc może nawiązując do tradycji rysowania na webinariach, przyjrzyjcie się mu i może coś tutaj jeszcze dorysujecie. Dobrze, wracam w takim razie do pytania Magdy o to, czy mamy kogoś w rodzaju konsultanta, który mógłby ją wesprzeć. Mamy grupę aktywistów i aktywistek, którą prowadzi Magda Bodzan, z którą być może spotkałaś się już podczas jednego z webinariów. Będzie szansa spotkać się z nią na czwartkowym webinarium dotyczącym suwerenności żywnościowej. I ona prowadzi taką naszą grupę aktywistów i aktywistek, dosyć nieformalną, w której można brać udział w różnych działaniach i która też wspiera różne działania osób, które chcą się zaangażować w te tematy. Na pewno jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby rozmawiać o działaniach na poziomie lokalnym, szczególnie teraz, czy to w kontekście tegu, czy w kontekście innych
czy w kontekście innych świąt, powiedzmy, czy dni, istotnych dni w kalendarzu globalnym. Także zachęcam do kontaktu z nami. Może to być na igomaupa.igor.pl, może to być bezpośrednio do Magdy, Magda Bodzan, magda.bodzan@igor.pl, może to też być do mnie. Pewnie też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie tematy i na wszystkie problemy, natomiast na pewno jesteśmy w stanie podpowiedzieć może nawet jakieś organizacje, które działają bardziej w miejscu, z którego jesteś, albo które mają doświadczenie w jakimś temacie, który cię interesuje, jeżeli to nie byłby żaden z tematów, wiodących tematów IGO. Widzę, ktoś tu narysował jakiegoś pięknego kota. Myślę, że na pewno jesteśmy w stanie jakoś cię wesprzeć, także zapraszamy do kontaktu. Żarty żartami, ale jednak pokój na świecie jest ważny.